Wtorek to Światowy Dzień Autyzmu. Dzisiaj głośno o swoich problemach mówiono m.in. w Grudziądzu. Jarosław Lewandowski, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Warto czasami pomyśleć też o innych, nie tylko o sobie. Zwrócić uwagę, na czym polega to zaburzenie i pokazać, że można wesprzeć tych ludzi. Grudziądzanie i mieszkańcy naszego regionu przychodzą i mnie wspierają. Chwila, zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach. W Warszawie decydujące negocjacje, w szkołach przygotowania do strajku. Jest to bardzo trudny czas ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Proszę nauczycieli o to, żeby się zastanowili, czy w czasie egzaminów należy strajkować. Zawiadomienie do prokuratury generalnej w sprawie spektaklu Wróg się rodzi. Godzi w dobre imię przynajmniej kilkuset tysięcy, a może kilku milionów osób w Polsce. Nic takiego w tym spektaklu nie widzę. Szpitalny oddział ratunkowy pod dyrektorskim nadzorem. Chciałem znać po prostu temperaturę pracy w SOR-ze. Byłam na innym oddziale ratunkowym sama z sobą. Wyglądało to chyba znacznie gorzej. Były poseł PiS Andrzej Jaworski poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie spektaklu Wróg się rodzi, który miał swoją premierę w sobotę w Teatrze imienia Willa Machorzycy w Toruniu. To opowieść o niebezpieczeństwie manipulacji i wpływie na społeczeństwo, inspirowana historią Radia Maryja. Zdanie byłego posła, spektakl namawia do nienawiści i wyśmiewa wiarę katolicką, a także osoby zrzeszone wokół ojca Rydzyka. Czy my mówimy, by strzelać do Arabów, do Żydów, do lewaków? Nie! Spektakl Wróg się rodzi budził emocje, zanim jeszcze trafił na deski teatru. Teraz sztuka może trafić na biurko samego prokuratora generalnego. Pragnę uczynić was wolnym. Do prokuratury generalnej trafiło zawiadomienie w sprawie kontrowersyjnego przedstawienia. Forma i treść sztuki to zdaniem byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Jaworskiego obraza uczuć religijnych. Godzi w dobre imię przynajmniej kilkuset tysięcy, a może kilku milionów osób w Polsce, które należą do tak zwanej rodziny Radio Maryja. Czasami pojawia się w ich głowach potrzeba wolności. Spektakl jest wystawiony od soboty w Teatrze imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Zdaniem byłego posła to oburzające, że tego typu widowisko jest finansowane z pieniędzy publicznych. Sam jednak, jak mówi, sztuki nie oglądał. I nie zamierzam się na to przedstawienie, właściwie pseudo przedstawienie wybierać. Osoby, które są winne zaistniałej sytuacji, czyli obrażenia całej masy osób w Polsce, to tak naprawdę jest dyrekcja tego teatru i zarząd województwa kujawsko-pomorskiego z marszałkiem na czele. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego nie chcą komentować sprawy. Dyrektor artystyczny toruńskiego teatru odpiera zarzut, że spektakl promuje mowę nienawiści i jest obraźliwy. Ale dla mnie nie jest już za późno. Twórcy sztuki tłumaczą, Wróg się rodzi był jedynie inspirowany fenomenem Radia Maryja. Jeśli jednak spektaklem zainteresuje się prokuratura, dyrekcja deklaruje chęć współpracy. Spektakl ma za zadanie budzić w nas refleksje, które służą pokojowi i zapobieganiu sytuacjom wrogim, zapobieganiu nienawiści, a nie przeciwnie, czyli szerzeniu nienawiści. Nic takiego w tym spektaklu nie widzę. Ojciec Tadeusz Rydzyk, który ma być pierwowzorem teatralnego ojca dyrektora, opinią na temat spektaklu nie chce się dzielić. No ja nie chciałbym nic mówić, ale modlę się za tych ludzi. Wróg się rodzi autorstwa Marcina Kąckiego w reżyserii Anety Groszyńskiej. Mimo kontrowersji cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności. Bilety nie są już dostępne. Toruń, Jagoda Rogatty. Teraz w zbliżeniach szpitalny oddział ratunkowy w liczbach i pod nadzorem. To tuż po weekendzie oddziały ratunkowe przeżywają prawdziwe oblężenie. W szpitalu uniwersyteckim imienia Jurasza to zwykle 250 chorych. Aby nie czekali na pomoc zbyt długo, są kwalifikowani w zależności od schorzenia. Zdalne oko na SOR ma od miesiąca dyrektor lecznicy. Specjalny system informuje go, ilu pacjentów i jak długo czeka na udzielenie porady lub leczenia.
Ja w swoim gabinecie chciałem znać po prostu temperaturę pracy w SOR-ze. Najwyższa jest w poniedziałki i piątki. Wtedy w szpitalnym oddziale ratunkowym pomocy szuka najwięcej pacjentów. Mamy w tej chwili 21 pacjentów. Dyrektor szpitala ma stały podgląd na liczbę pacjentów i przede wszystkim na czas, w jakim udzielana jest im pomoc. Sytuację na najbardziej obleganym oddziale w szpitalu widzi na monitorze. Chorzy zakwalifikowani jako najbardziej pilni, czyli czerwoni, trafiają w ręce lekarzy natychmiast. Pomarańczowi w ciągu 10 minut najdłużej. Diagnozowani mogą być pacjenci zakwalifikowani jako niebiescy do 4 godzin. To dla dyrektora przede wszystkim informacja, czasami jednak powód do interwencji. W ubiegłym tygodniu jeden z pacjentów faktycznie w stanie niebieskim czy zielonym przebywał dłużej niż powinien przebywać i wtedy też także zapytałem pracowników medycyny ratunkowej, o co chodzi z tym pacjentem i szczerze mówiąc, nie było dobrze. Pacjent numerem 31, zapraszamy. Dodatkowe oko na SOR przydaje się. Na przykład byłam na innym oddziale ratunkowym sama z sobą. Wyglądało to chyba znacznie gorzej. W tej chwili muszę powiedzieć, że tutaj jest dosyć szybka obsługa. Ten pacjent z zieloną opaską jest na oddziale drugą godzinę. Teraz ma wykonywane USG. Na podjęcie działań czekał około 15 minut. Dostanie się do fachowca, to jest najkrótsza droga. SOR. Tak. Bo inaczej są strasznie długie kolejki, trzeba czekać. Na SOR można zgłosić się w sytuacji nagłej. W tym wypadku stan zdrowia tego pacjenta gwałtownie się pogorszył. Nie mógł czekać na wizytę u specjalisty. Każdego trzeba przyjąć, zarejestrować, zatriażować. Muszę czekać na specjalisty, który go zbadać. Nie wolno robić tego odwrotnie. Powiedzieć mu, że nie jest choroba jego uzasadniona, dolegliwości są błahy. Dziennie trafia na oddział nawet 250 pacjentów. W ciągu roku centrum urazowe dla regionu, jakim jest SOR w bydgoskim szpitalu, przyjmuje około 50 tysięcy chorych. 4 żółtych, 20 zielonych cały czas, czyli jest okej. I czasy są dopuszczalne. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Lider Wiosny Robert Biedroń przedstawił listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Dziesiątkę z Kujawsko-Pomorskiego otwiera działaczka społeczna, feministka i polityk Wanda Nowicka. Listę zamyka natomiast aktor teatralny i filmowy Olgierd Łukaszewicz. Lider partii Wiosna i liderka listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Przed południem na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, kilka godzin później w centrum Torunia. O tym, kto i dlaczego powinien Kujawsko-Pomorskie reprezentować w Brukseli, argumentowano podczas konferencji prasowych. Dzisiaj Wiosna przyjeżdża z mocną listą, z 10 jaskółkami, które przynoszą wiosnę, przynoszą zmianę w polskiej polityce, przynoszą wartości, które do tej pory były gdzieś zaniedbane przez tę wojnę polsko-polską. Listę 10 kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego otwiera Wanda Nowicka, działaczka na rzecz kobiet, była posłanka i wicemarszałek Sejmu. Polityka zdrowotna, senioralna wymaga naprawy, tak ważna w Unii Europejskiej. No i edukacja. Wiemy, że w województwie kujawsko-pomorskim problem bezrobocie jest ogromnym problemem, zwłaszcza wśród kobiet, żeby temu problemowi zaradzić dobra, nowoczesna edukacja. Ostatnie miejsce wśród kandydatów do Europarlamentu zajął aktor Olgierd Łukaszewicz, znany z takich filmów jak Seks Misja, Sól Ziemi Czarnej, Brzezina. Będziemy panią wspierać, żeby pani zmieniła obraz Polski tam w Europarlamencie. Listę kandydatów Wiosny wypełniają także prawnicy, przedsiębiorcy, osoby związane ze sportem i kulturą. Duża część to działacze społeczni, a także feministki. Negocjacje nauczycieli z rządem trwają. Po obu stronach stołu padły nowe propozycje. Rozmowy, przypomnę, wznowiono o 16:00. Strajk nauczycieli jest prawdopodobny, dlatego dyrektorzy szkół przygotowują się na taką ewentualność. Co to oznacza dla przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców? Sprawdziła to Marta Jastrzębska. Kolejna tura rozmów rozpoczęła się o godzinie 16:00. Na spotkanie strona rządowa wchodziła z nowymi propozycjami podniesienia wynagrodzeń poprzez zmiany w rozdysponowaniu dodatków. Czyli tym samym ten wzrost wynagrodzeń mógłby w tej samej puli, która jest przeznaczona w tej chwili, kształtować się na wyższym poziomie. Czyli we wrześniu mielibyśmy nie 5, a ponad 9% wzrostu wynagrodzenia.
Z kolei prezes ZNP Sławomir Broniarz i Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych poinformowali, że zamiast 1000 zł podwyżki są w stanie zaakceptować 30% wzrost wynagrodzeń. To oznaczałoby o 730 zł więcej dla nauczyciela stażysty i o 990 zł więcej dla nauczyciela dyplomowanego. Staramy się szukać rozwiązania, akceptujemy te propozycje, które na dzisiaj rząd przedstawił, niemniej jednak one są w cały czas niesatysfakcjonujące, więc szukamy takich dróg rozwiązania problemu, żebyśmy mogli zawrzeć przed 8 kwietnia porozumienie ze stroną rządową. Gdy w Warszawie trwają decydujące negocjacje, w szkołach wyczekiwanie i przygotowania do kryzysowej sytuacji. Kujawsko-pomorski kurator oświaty ma nadzieję, że do strajku nie dojdzie. Ja nie proszę nauczycieli, by w ogóle nie strajkowali, to jest ich prawo. Ja tylko ewentualnie w podtekście proszę nauczycieli o to, żeby się zastanowili, czy w czasie egzaminów należy strajkować. Na wyniki negocjacji z niecierpliwością czekają też rodzice. Liczą, że dzieci na ewentualnym proteście nauczycieli nie ucierpią. Zakładam, że władze szkoły zapewnią dzieciom lekcje i brak jakiegokolwiek zmiany w planie zajęć. Natomiast strajk popieram. Dlaczego nie? Wszyscy przyszli do władzy po pieniądze. Dlaczego nie nauczyciele? Ja tym bardziej, że uważam, że powinni zarabiać lepiej. Jeśli wyższych wynagrodzeń nie uda się wynegocjować do końca tygodnia, w poniedziałek 8 kwietnia nauczyciele rozpoczną strajk. W takim przypadku lekcji na pewno nie będzie, ale zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to obowiązek, który spoczywa na dyrektorach przedszkoli i szkół. Jest to bardzo trudny czas ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Tu musimy po prostu zagwarantować bezpieczeństwo dzieci, które nie będą miały zagwarantowanego pobytu w domu, a przyjdą powiedzmy do szkoły. Ale myślę, że tu będzie zrozumienie duże też ze strony rodziców. Między innymi poprzez elektroniczne dzienniki szkoły informują rodziców o ewentualnym strajku i liczą, że dzieci zostaną w domach. Staramy się informować rodziców o możliwości wykorzystania takiego przepisu jak zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia, aby jednak z tej możliwości rodzice korzystali. Dyrektorzy placówek nie mają listy nauczycieli, którzy w poniedziałek mogliby rozpocząć protest. Nie trudno jednak przewidzieć, że pracować będą nieliczni. Średnio 90% osób biorących udział w referendum głosowało za strajkiem. Trudno w tej chwili jednoznacznie na ten temat się wypowiedzieć. No, odbyło się referendum, jest dość procentowo duże poparcie dla przystąpienia do strajku, ale tak naprawdę co się zdarzy, dowiemy się w poniedziałek 8. Wiadomo, że strajkować nie będą dyrektorzy oraz katecheci świeccy, księża i zakonnice uczące w placówkach. W Inowrocławiu planowane są od poniedziałku rekolekcje wielkopostne. Część dyrektorów w Bydgoszczy zorganizuje gry sportowe, a w Toruniu niektóre placówki chcą prosić o pomoc emerytowanych nauczycieli. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Najważniejszą rolę odgrywa czas. Szybką diagnozę, która daje najlepsze efekty, często powstrzymuje strach rodziców i nadzieja, że symptomy autyzmu miną. W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu rodzice, dzieci, specjaliści, ale i sami autycy głośno mówią o swoich potrzebach. To był ich dzień. Marcel i jego mama zostali twarzami tegorocznej akcji Grudziądz dla autyzmu. Warto było. Warto czasami pomyśleć też o innych, nie tylko o sobie, żeby uświadomić ludziom jednak, że jest ten problem autyzmu. Mój mózg wszystko słyszy naraz. Tak samo głośno. Czasami trudno mi się skoncentrować. Autyzm to nie przeziębienie. Nie da się nim zarazić, powtarza Przemek. Nie używajcie wobec mnie obraźliwych słów, prosi. Czuję się dyskryminowany. Czuję się. A w takim dniu jak ten właśnie, jak się czujesz? No dobrze. Chociaż Grudziądzanie i mieszkańcy naszego regionu przychodzą i mnie wspierają. To wyjątkowy dzień i wyjątkowy miesiąc. Trzeba przypominać, że istniejemy, przypominać, że jesteśmy inni, że chcemy tej akceptacji, że chcemy być częścią społeczeństwa i chcemy się bawić ze wszystkimi. Wszystko w kolorze niebieskim to znak solidarności z osobami, które zmagają się ze spektrum autyzmu. Mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i wielu innych miejscowości właśnie w ten sposób chcą pokazać, że rozumieją. Niezależnie od tego, czy ktoś rzeczywiście jest autystą, czy nie, on musi od nas doznawać tolerancji i wszyscy jesteśmy równoprawnymi mieszkańcami. Są wśród nas ludzie z autyzmem, nie tylko dzieci, ale również dorośli. Zwrócić uwagę na czym polega.
polega to zaburzenie i pokazać, że można wesprzeć tych ludzi. I wkrótce zapomniał cały świat o śpiącym zamku i śpiącej królewnie. Tak upłynęło wiele lat. Aż zjawił się książę, który obudził królewnę ze snu. Bajka o śpiącej królewnie w wykonaniu uczniów tej toruńskiej szkoły stała się piękną i wzruszającą metaforą. Talenty, które mają, te możliwości, które mają, są w nich gdzieś w środku, drzemią w nich w środku i potrzebny jest ktoś, właśnie jakiś książę, czy instytucja, nauczyciel, czy rodzic, który wydobędzie właśnie to dobre, obudzi to dziecko. Im szybciej, tym oczywiście lepiej, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w najbliższą sobotę w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy będzie można skorzystać z konsultacji między innymi z psychologiem i logopedą. To ważne, by dziecko jak najwcześniej rozpoczęło pracę ze specjalistą. W toruńskiej 31 od lat prowadzone są klasy integracyjne. Gra w szkolnym przedstawieniu jest dla uczniów formą terapii. Mają trudności z wcieleniem się w rolę, z przyjęciem perspektywy innej osoby. A to są takie umiejętności, które są potrzebne po to, żeby coś odegrać na scenie. To doskonali aktorzy, ale tylko na scenie, bo w życiu realnym chcą po prostu być sobą. Toruń, Aleksandra Ciekot. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym programie. Całoroczna linia i więcej autobusów na trasie Bydgoszcz-Nowa Wieś Wielka. Pamięć o świętym Janie Pawle II w 14. rocznicę jego śmierci. Dobra wiadomość dla mieszkańców. Miejska linia autobusowa do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej będzie kursowała przez cały rok, a nie tylko w wakacje. Od maja na trasie ma pojawić się więcej autobusów. Ma to ułatwić nie tylko sprawny dojazd mieszkańców do pracy, ale i uczniów do szkoły. Porozumienie podpisano w bydgoskim ratuszu. Tak, z PKS korzystałem, a teraz również korzystać z tej linii. Wraz z podpisaniem międzygminnego porozumienia linia numer 99 przestaje być połączeniem wakacyjnym. Od 1 maja miejskie autobusy między Bydgoszczą a Nową Wsią Wielką wykonają w tygodniu 18 kursów. W weekend będzie ich 12. Jest to bardzo potrzebne. Tutaj, zwłaszcza tutaj w weekendy, to jest masakra, nie? Dostać się z weekendy z Nowej Wsi do Bydgoszczy, to jest naprawdę jest problem. Busy nie jeżdżą, PKS-y od czasu do czasu sobie przejadą. Linia będzie miała charakter nie dość, że całoroczny, natomiast będzie miała rozszerzony rozkład jazdy o godziny wczesnoranne, jak i późnowieczorne. Czyli jest to przykład linii międzygminnej, która w sposób wyjątkowo wyrazisty pokazuje symbiozę między miastem, a gminą ościenną. To główny cel połączenia – ułatwić dojazd do szkoły czy pracy. Władze miasta i gminy liczą również, że na drodze krajowej nr 25 zmniejszy się natężenie ruchu. Zamiast samochodu mieszkańcy wybiorą miejską komunikację, gdzie bilet normalny kosztuje 3 zł, miesięczny 80, a sieciówka 120 zł. Każdy autobus, wiadomo, zajmuje mniej miejsca niż kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów. Także rodzice będą mogli spokojniej swoje dzieci wysyłać komunikacją miejską, która jest bezpieczna, która jest monitorowana do naszych szkół w Bydgoszczy. Gmina Nowa Wieś Wielka na nowe połączenie w 2019 roku przeznaczy ponad 460 tysięcy złotych. Bydgoszcz natomiast 300 tysięcy złotych. Staramy się tak naprawdę przeliczyć potoki ruchu, w jakiej części korzystają bydgoszczanie, w jakiej części mieszkańcy danej gminy czy danej miejscowości i proporcjonalnie do tego każda z gmin, każda ze stron umowy wnosi opłatę. Wchodząc w takie porozumienie, to musimy sobie nawzajem zaufać, że nikt z nas nie chce niczego więcej, tylko tyle, ile się należy. Sieć linii międzygminnych się rozrasta. To już 9. połączenie, które ułatwi komunikację między ościennymi miejscowościami. W ubiegłym roku codziennie podróżowało nimi ponad 6300 osób. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Był symbolem dobroci i miłosierdzia, przez wielu dziś uważany za największego Polaka i wzór do naśladowania. 2 kwietnia obchodzimy rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji w Toruniu przedstawiciele Urzędu Miasta oraz radni złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża Polaka. Męczeństwo jest zawsze wielką i radykalną próbą dla człowieka. Jak łaska opiera się na naturze,
i pozwala jej osiągnąć pełnię. Tak wiara opiera się na rozumie i doskonali. Dbał o człowieka, dbał o wiarę, dbał o chrześcijaństwo. Był kochany przez, nie tylko przez katolików, ale także przez świeckich na całym świecie. Jego pielgrzymki po całym świecie, jego pontyfikat, jego słowo, które głosił, docierało przede wszystkim do ludzi młodych. Tak? I myślę, że takim go pamiętamy. 20 lat temu Jan Paweł II był w Toruniu. W czerwcu będziemy obchodzić rocznicę i ten rok też dla nas wszystkich jest takim rokiem szczególnym, kiedy wspominamy Jana Pawła II właśnie w Toruniu, właśnie w województwie kujawsko-pomorskim. Ciągle pamiętamy, ciągle no jest autorytetem. To czas zadumy i refleksji. W Toruniu rozpoczęły się spotkania rekolekcyjne dla pracowników mediów, administracji i oświaty. Rekolekcje odbywają się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu codziennie od 18:00. Przewodniczy im ksiądz doktor habilitowany Tomasz Dudkiewicz, wykładowca Wydziału Teologicznego UMK. Przez 6 dni codziennie tak czyni. Chcemy oprócz konferencji tematycznej związanej z Mszą Świętą także poświęcić czas na refleksję. To zagadnienie refleksji chrześcijańskiej ma nam pomóc w zrozumieniu sensu naszego życia, celu naszego życia. Tym razem służy nam, pomaga nam w tym Księga Jozuego. Chrześcijańskie dni społeczne mają swoją głęboką tradycję i są już wpisane w kontekst naszego miasta akademickiego. Są adresowane dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich, szkół podstawowych, lekarzy, samorządowców oraz tych wszystkich, którym ta idea jest bliska. Skąd ten pomysł? Wiele środowisk gromadziło się podczas Wielkiego Postu, ażeby szukać refleksji dla siebie, szukać odpowiedzi, jak być lepszym człowiekiem. A więcej w rozmowie dnia. Gościem programu będzie dr Przemysław Przybylski. Początek programu, czyli rozmowy dnia o godzinie 19:00. Czas teraz na zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki. Dzień dobry. Bydgoszcz będzie organizatorem kolejnej dużej imprezy lekkoatletycznej. Na stadionie Zawisza odbędzie się Grand Prix sportowców niepełnosprawnych. To oznacza kolejne wyzwanie dla organizatorów. Są to wspaniali ludzie, wspaniali sportowcy, ale dla nich też trzeba przygotować ten obiekt tak, żeby był dostosowany dla ich potrzeb, żeby mogli się przemieszczać, żeby mogli rywalizować na tym no, najwyższym europejskim poziomie. Zawody rozegrane zostaną między 19 a 21 lipca. Organizatorzy spodziewają się blisko 500 zawodników z niemal 200 krajów. Więcej na ten temat w sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A teraz jeszcze wyjaśnienie. Wczorajsza informacja dotycząca odnalezienia repliki Pucharu i Superpucharu Polski bydgoskiego Zawiszy była naszym prima aprilisowym żartem. Prawdą natomiast jest wiadomość o tym, że bydgoska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie zaginięcia pucharów. Niestety informacja o tym, że puchary do nas dotarły, to był tylko prima aprilisowy żart. Mam nadzieję, że ten żart się nam udał. Wszystkim czekamy faktycznie na te puchary i mam nadzieję, że prędzej czy później one tutaj do nas dotrą, bo na pewno bydgoszczanom zależy na tym, żeby te puchary znalazły się w Galerii Sportu Bydgoskiego tutaj na obiekcie Zawiszy. Informacja była bardzo prawdopodobna, bo między innymi naszą wiadomość prima aprilisową na Twitterze polubił sam Zbigniew Boniek. A cały czas nie wiadomo, gdzie znajduje się replika Pucharu i Patera Superpucharu Polski. Wywalczone przed 5 laty przez piłkarzy bydgoskiego Zawiszy trofea zaginęły po rozpadzie spółki. Śledztwo w sprawie ich przywłaszczenia prowadziła bydgoska prokuratura, która ze względu na brak znamion czynu zabronionego umorzyła śledztwo. I ta właśnie informacja jest prawdziwa. Możliwe, że repliki są w kolekcji byłego właściciela spółki. Śledczy przyznają, że jest to wysoce prawdopodobne. Teraz informacje o pogodzie. Magda Rzekowska.
Nie tylko na niebie przeważać będzie jutro barwa słońca. Otóż, gdy kwitnie forsycja, możemy być przekonani, że mamy już pełnię wiosny. Wiosennie zapowiada się też prognoza. Jutro w południowej i zachodniej części regionu ta wzrośnie nawet do 16 stopni. Cieplej będzie też w nocy i o poranku. Bardzo przyjemnie zapowiadają się kolejne dni, zarówno w piątek czy w sobotę. Na termometrach ujrzymy od 16 do 18 stopni, a chłodniejsze powietrze popłynie dopiero na początku przyszłego tygodnia. Tyle Magda Rzekowska. Szczegóły prognozy pogody za chwilę. Teraz to wszystkie informacje. Więcej na naszej stronie internetowej, na Facebooku i na Twitterze. A tam między innymi informacja o tym, że na rondzie busakowskim doszło do zderzenia policyjnego BMW, nieoznakowanego policyjnego BMW. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to już drugi taki wypadek z udziałem nieoznakowanego policyjnego samochodu. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżenia o 21:00. Do zobaczenia.